witamy serdecznie. Dziś mamy 11 dzień października 2022. Stoją siostry. O, idzie brat. Dzień dobry. Jak chciałam zaprosić siostry na rozmowę o Bogu prawdziwym. Bo chciała mnie zaprosić na studium biblijne. Jakieś propagandę sieją, nie zdążyłem doczytać, jakieś samozwańcy się. Te Ukraińcy kopciuchy będą do nas przychodzić, żeby nie robić paniki. Ty też mam. No nie widzę. A pozwolenie jest? Ale zobacz, jak to fajnie widać. Jaki ładny obrazek. Jak szybko się zwijają. No. Ale nic złego nie ten, nie wiem. A źle wpływacie na społeczeństwo. Czemu? Ale w domu posiedzą. Mówię, w domu sobie posiedzą, bo deza zaraz przypadnie. No, miłością. Miłością mi wiesz. No, miłością mi prawie. Nie, po to ich wysyłają. Ty przyszedłeś, trzeci świadek. No. Nie, oni bardziej ciebie nie lubią. No, ale ciebie też. Ale ty, no, ja tak, czym więcej nas, to... Ja ich nie kojarzę. To oni... nie kojarzę. Czyli... Ale tych dwóch osób nie kojarzę, pierwszy raz widzę. Powinni być świadkami Chrystusa, a nie Jehowy. To jest amerykańska mafia. Tak? Powtórz to. Amerykańska mafia. Dobrze powiedziałeś, ja też tak wiem. Chrześcijańska, pseudochrześcijańska. Stoją tu, że Armagedon przyjdzie na tych, co nie są świadkami Jehowy. Ale czemu oni nie biorą udziału, tylko stoją? No na świadectwo, wiesz, to jest na świadectwo i wierzą w Jehowy. Jakie świadectwo? Świadectwo to jest słowo. Właśnie, ale bo ja byłem u nich 6 lat. To jest żołnierz na barcie. I ja słuchałem, słuchałem, co oni mówią, ci katolicy. Brałem do serca słowa, które były prawdą. I w nocy działało to wszystko. Zobacz, to przecież Jehowa jest niższy, nie? No. To jest ich broszurka. Widzisz, jaki ten Jehowa jest? Jakwe. No, jaki ten Jehowa niedobry, jak Jakwe, jak oni mają Jehowę. Ale to jest lepsze, to masz link. No to jest ich, oni... J-H-W-H, kiedyś nie było samogłosem. No nie było. Chodzi o to, że są poprzedzający, oni są zorganizowani. Nie pisze, że słuchaj, mają słuchać Jehowy. Tylko Boga, a Bóg prawdziwie jest jeden żywy. To jest Chrystus, Król Ojciec Nieba, Emanuel, Bóg z nami. Adam miał żonę z jego ciała, z kości, jedno ciało, co Bóg złączył. I trzecia osoba, czyli Jehowa teraz, Jehowa jako postaci amerykańskiej Jehowa na sojaczkach, to jest właśnie imię szatana teraz. Bo Emanuel, Izajasza 7,14, Mateusz 7,23, Emanuel, Bóg z nami, Rzymian 8 rozdział. I oni cieleśnie myślą, i że oni przeżyją Armagedon, tak faryzeusze mieli pisma i Jezus zjechał na osioku jako król Izraela, a oni go nie rozpoznali. I teraz Adam stracił raj, a drugi Adam, czyli król Chrystus, odkupił te błogosławieństwa i doskonałe rodziny. I to jest u Boga, nie ma jakiejś tam pustki. No i Adam poszedł do ziemi, umarł do prochu ziemi. 930 lat przeżył, jednego dnia nie przeżył, 1000 lat. Mateusz 5 rozdział 5, znaczy 1 Mojżesza 5 rozdział 5 werset. No i wiadomo, że zło było na świecie. I teraz jest zło też ukryte. Anioł światłości, szatan tam słodził tej Ewie, że nie umrze, a ona wiedziała, że umrze i wzięła i umarła. I dała Adamowi. Dzisiaj jest zalało i cały świat kłamstwo zalało. Cały. I teraz ci, co chodzą po wodzie i wejdą do arki Nowego, czyli arką jest Chrystus, baranek, objawienie 14 rozdział od 1 do 5 i objawienie 7 rozdział od 1 do 4. Jest kompletowane nowe niebo, nowe miasto Jeruzalem, które stąpiło na ziemię i ziemia, czyli poddani są, Archamet i w ziemi. Czyli Jezus idzie do nieba, 500 uczniów widzi Jego uczniów, nie Jehowy. I apostoł Paweł, Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5 do 20, jako uczeń Gamaliela studiował, oni studiują w Ameryce szkoła teokratyczna. I apostoł Paweł Szaweł się nawrócił do Jezusa. Mówi, kim ty jesteś? Ja jestem, z Jehową nie rozmawiał, tu jest Jehowa, tu Jezus. I on rozmawiał z Jezusem. Czyli Jehowa to jest firma 8 milionów fałszywych proroków na stojakach. I mają tego cielca właśnie. Będzie raj, jak oni z nami się pojednają w prawdzie Chrystusowej, nie naszej. Bo prawda Chrystusa
daje nam spokój, daje nam jasny obraz, żeby się nie lękać, a w kłamstwie są te strach, lęki, zakłamani strachu. No i to jest fizyczne mordowanie ludzi, a świadkowie mordują ludzi kłamstwem, strachem i ładnymi słówkami, bo owoce ducha mają. Galacjan 5:22, ale owoca prawdy Chrystusowej, Jana 4:14, Jana 4:14-24, Ewangelia Jana 14 rozdział od 17-20. Także tu mamy o tym cielcu, co tu przed chwilą uciekli, że Mojżesz ich z Egiptu wyprowadził. I mają tego cielca na stojaczku, ale Kolosan 3:2, że chciwość jest bałwochwalstwem. I apostoł Paweł w srebrzance rozmawia z Jezusem, nie z Jehową. To jest ich przekład srebrzanka, najnowsze wydanie, papier przekłamali, wiadomo, kłamią, no to wiadomo, co chodzi. No i pieczątki mamy od 7 anioła, bo 6 był Russell, 5 Luther, a 7 Święty Krzymczak. I my pobłogosławimy was, Hebrajczyków 7:7, bo możemy Mateusz 24:37 jako aniołów, a nie pionierów, bo pionier jest, nie ma w Słowie Bożym pionier, na końcu słowa jest, coś będzie dodane. Są anioły, Mateusz 24:37. Niech będą świadkowie Jehowy aniołami, gdzie apostolskie 1:8, świadkami Chrystusa, Hebrajczyków 13:8, błogosławimy.